cokolwiek, po prostu krzyknąć stop, cokolwiek. To się głosi. Wejść w miejsce tej ofiary, tej osoby szukającej pracy i jakkolwiek zmienić zachowanie tak, żeby miało to pozytywne konsekwencje dla tego, co stanie się później, jak będziemy kontynuować to przedstawienie. Także jakby nie krępujcie się śmiało i to może fajnie wyjść. Zapraszam. Wszystko było dobrze. To dlaczego mnie pani zwalnia? Nie ma już dla pana miejsca. Dziękuję za uwagę. Co by dzisiaj można zmienić w tej sytuacji? Nie, ja uważam, że jakby mąż powinien żądać jakichś wyjaśnień, dlaczego tak się stało i w ogóle o co chodzi tak naprawdę. No bo nie możemy wezwać pracownika tak od razu, prawda? Proszę bardzo, ale chciałabym wiedzieć, co się stało, dlaczego nagle jest uwolniona. Mam 3-miesięczny okres wypowiedzenia, mam prawo wiedzieć, co się stało. Nasza umowa wciąż obowiązuje. Po prostu informuję pana, że pana zwalniamy, ale okres wypowiedzenia nadal jest aktualny. Dobrze, ale jaka jest przyczyna? Nie potrzebujemy takiej ilości pracowników w naszej fabryce. Czy to znaczy, że teraz będę bez pracy? Bez żadnej pomocy. Ja nie wiem, jak pan sobie poradzi, ale informuję pana, że pana zdania, ale dziękuję za mnie i pan ten czas. Okej. Mamo! Ten Rumun znowu tu jest. Co? A to ty. A dlaczego już nie jesteś w pracy? No właśnie, nie spełnili. Widzisz? Mówiłam, że tak będzie. Jak to? Ja obiecuję, że znajdę pracę, naprawdę. Jeszcze da mi pani... Ale nie masz pieniędzy na czynsz, nie możesz już tutaj mieszkać. Nigdy nie zalegałem z czynszem. Nie szkodzi, nie będzie u mnie mieszkał Rumun bez pracy. Musisz się spakować i odjutra już tu nie mieszkać. Nie mam rodziny, nie mam się gdzie podziać. Sorry, life jest brutal. No, czy widzieliście? Jaki jest twój pomysł? No, on się może zapytać, czy mogę pomóc, że pożyczyć mi jakieś pieniądze, albo czy mogę mu jakkolwiek pomóc, albo jakieś jakieś idee.